Witam Państwa, jesteśmy przed halą targową, a dokładnie w foyer. Szymon Gronek, fotograficzny program bez nazwy. Doszedłem do wniosku, żeby tak naprawdę zobaczyć, co jest na tych targach, no to muszę z Piotrkiem po prostu i z kamerą przejść i przyjrzeć się stoiskom, opowiedzieć, a przy okazji pokazać to Państwu. Jak widzicie, za mną pozuje modelka ze stoiska Eizo, więc tutaj już fotografowie cały czas mogą sobie ćwiczyć, sprawdzać swoje aparaty, no i mieć fajne zdjęcia, a my już sobie powoli wchodzimy na halę targową. Wejście A, idziemy i od razu naprzeciwko wejścia mamy duże stoisko Eizo, które już Państwo pokazywaliśmy. Mogliście je zobaczyć dość dokładnie. Pójdziemy sobie w prawą stronę i tu mamy Centrum Technologii Wacom, czyli tablety, czyli różne rozwiązania graficzne, monitory Yama, także to można coś takiego. Po drugiej stronie firma Altra i BS Multimedia Tarnów. Altra to różne sangany, mikrofony, baterie, jak Państwo widzicie, wiele akcesoriów. Idziemy sobie powoli dalej. Mijamy oczywiście piękne modelki. Tutaj mamy albumy, druga strona czerni. Wczoraj firma dostała wyróżnienie za jeden ze swoich produktów, który tutaj jest prezentowany. A my sobie powoli idziemy dalej. Atut Primar Kraków, czyli różne gadżety reklamowe, bryloczki, koszulki, kubeczki, różne takie pomysły. Tutaj Ziba Fototechnika, światło, gilotyny, różne akcesoria. Po przeciwnej stronie inbox, jak widać, też albumy. Różne rzeczy do prezentacji zdjęć, do przechowywania zdjęć i następnie Elfo, czyli oświetlenie. Można tutaj przyjść, pogadać, popytać, zobaczyć, co ciekawego jest na tym stoisku, popróbować sobie lamp. Albumy Art Białystok, czyli weszliśmy w alejkę albumów, ale to też ważna rzecz. Widzę, że albumy Art Białystok, czyli cyfrowaciemnia.pl, wczoraj dostała medal za jeden ze swoich produktów, a my sobie podążamy dalej. Ertom, czyli albumy, tutaj po drugiej stronie fotografia podwodna.pl i bardzo dużo różnych akcesoriów do fotografii podwodnej, światło, budowy i dużo innych ciekawych rzeczy. Mini Laby Poznań, czyli tutaj możemy sobie zapoznać się z mini labami. Może ktoś jest zainteresowany zakupem. Katekom.pl, czyli też albumy. Idziemy dalej. Tutaj mamy producent albumów fotograficznych Empol. Różne pomysły na to, jak przedstawić swoje zdjęcia. Różne ciekawe albumy. I okolicznościowe, i nieokolicznościowe. Tutaj mamy One, czyli mini kran kamerowy. Tak jak już nieraz mówiłem, w tym roku bardzo dużo jest takich rzeczy związanych właśnie z obróbką wideo. Foto Dalux, czyli też trzy albumy, fotoksiążki, a po przeciwnej stronie fotoceramika Bolesławiec, czyli zdjęcia na różnych ceramicznych i nie tylko ceramicznych podkładach. Bardzo, bardzo fajnie to widać. A tutaj jakieś takie mini stoisko z różnymi plakatami filmowymi. Bardzo ciekawa rzecz. Dekpol, czyli producent ozdobnych opakowań do zdjęć. Obok, w drugiej alejce, do której teraz przyszliśmy, Computer Arts i eduweb.pl, czyli informacje o tym, jak obsługiwać programy,
bardzo ciekawe szkolenia. Myślę, że warto się z tym zapoznać. Stacjegraficzne.pl, też ciekawe produkty. Idziemy sobie dalej. Colop, lasery.pl i tutaj też najróżniejsze rzeczy. Zdjęcia chyba ceramiczne, chyba troszkę też innych ciekawych rzeczy. No, fotografie na drewnie, na laminatach, na kamieniu. I idziemy dalej. Wiarti, ramki, oprawa, zdjęć, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I tutaj jesteśmy przy stoisku. Film Mayr, aktywne systemy stabilizacji kamer, filmowanie z powietrza, produkcja dronów. Bardzo ciekawe różne drony są, większe, mniejsze, można podejść, zobaczyć, poopowiadać. Idziemy sobie dalej. Albumy Empress, pudełka, portfolio, notesy. Dużo widać, że w tej części hali albumów. Neske. Tutaj mamy Sangany telewizyjne. Bardzo nam przydatna rzecz, żebyście Państwo mogli mieć ładny obrazek, żebyście mogli to pooglądać. Tutaj stacja wuja Toma. Sita wuja Toma, o. Czyli mamy poduszki. Mamy koszulki, mamy różne gadżety. Swoje zdjęcia możemy zaprezentować w ten sposób. Case pack. Bardzo, bardzo wygodne rzeczy transportowe. Oj, bardzo przepraszam, potrąciłem kogoś. Bardzo wygodne case'y, produkty transportowe. Profesjonaliści myślę, że doskonale wiedzą, że warto swój sprzęt właśnie w takim sprzęcie przechowywać, przewozić, bo nic z nim się nie stanie. Dobrze, i doszliśmy do końca tej alejki. Tutaj mamy Studio Tech, najróżniejsze, widzę kamera i też światło LED-owe do kamer, Blackmagic, bardzo fajny produkt. Stabilizatory, światło, no dużo, dużo fajnych rzeczy. Dobra, troszeczkę musimy się wrócić, żeby przejść do następnej alejki. Idziemy. Produkcja filmowa i telewizyjna, tu już byliśmy. A w tej alejce, o, Barański, proszę Państwa, firma, która z wieloma tradycjami. Możemy tutaj zobaczyć różnego rodzaju albumy, możemy zobaczyć różnego rodzaju rzeczy, fotoksiążki. Naprawdę warto zapoznać się z tym, jeśli ktoś szuka, bo firma od lat istnieje i bardzo, bardzo porządne produkty. A tu mamy Eneloop, Lowpro, SanDisk, różne akcesoria, różne karty pamięci, torby. Wiele, wiele ciekawych rzeczy. Ktoś strasznie się próbuje do mnie dodzwonić. No i doszliśmy do stoiska Eizo. Cześć, witam. Widzicie Państwo, cały czas się spotyka znajomych. Cały czas wiele osób. Dobrze, tu jeszcze wejdziemy sobie do tej alejki i zrobimy przerwę, żebyście Państwo też przez cały czas nie musieli wysłuchiwać tego wszystkiego, o czym ja tutaj opowiadam, żebyście też mogli pooglądać następne materiały, a później wrócimy do dalszego oglądania targów. No ale tu mamy ProfiBook, czyli też albumy, książki i oprawa zdjęć. Pact Mini Labs, czyli tutaj możemy zapoznać się z Frontierami, duże maszyny. Laby. O, i tak doszliśmy sobie do końca tej alejki. Teraz robimy przerwę i za chwilę wrócimy do dalszego zwiedzania targów.